Wizyta w wiosce plemienia Samburu. Kenia to unikalna, barwna mozaika 34 plemion podzielonych na dwie rodziny etniczne, bantu i nilotycką. Początek prawdziwej historii szczepowej wyznacza pojawienie się najstarszych mieszkańców Afryki Wschodniej, ludów myśliwsko-zbierackich, spokrewnionych z przodkami dzisiejszych pigmejów i bushmenów. Żyli oni w niedużych grupkach, złożonych z kilku rodzin. Jedni przebywali przez całe pokolenia w miejscu, inni przemieszczali się ze swymi stadami w zależności od pory roku i obfitości pastwisk. Każdy szczep cechuje odmienność językowa i kulturowa. Koczujący Masajowie zaliczani są do najbardziej znanych ze wszystkich ludów Kenii. Są przekonani, że Bóg powierzył im opiekę nad wszelkim bydłem świata. Kradzież bydła innym szczepom traktują jako odbiór swojej własności. Z Masajami spokrewniony jest szczep Samburu. Prezentujemy tu jedną z wiosek zamieszkanych przez klan tego plemienia. Widzimy kolorowe stroje dziewcząt i kobiet z dominacją czerwieni oraz bogactwo biżuterii otrzymanej od ulubieńca wojownika. Różańce otrzymały od misjonarzy. Dziewczęta wychodzą za mąż w wieku 12-15 lat, chłopcy zaś żenią się w wieku ponad 20 lat. Od 1982 roku, kiedy to wódz, a wraz z nim cała wioska przyjęła chrzest, wszyscy pozostają katolikami. Nie sposób tu pominąć faktu, że zarówno Masajowie, jak i Samburu słyną z konserwatywnego podejścia do życia, wyrażanego w skrajnej niechęci do wszelkich nowości. Niechętnie posyłają dzieci do szkół, sami zajmując się ich edukacją. Mieszkają tak, jak mieszkali ich pradziadowie. Tak jak Masajowie, zajmują się wypasem bydła, owiec, kóz i wielbłądów, a ich tradycyjną potrawą jest zupa z korzeni i kory oraz mleko mieszane ze świeżą krwią bydlęcą. Yeah.
Ije, oje, ha, ma.